wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, jestem Cenlaczek, witam bardzo serdecznie na następnym odcineczku. Zgodził się No Stale, How to Zarabiać. I tutaj, jak oczywiście pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to pamiętajcie, zostawcie łapki. I oczywiście osoby, które nie subują, niech zostawią subika, bo to naprawdę bardzo motywuje. I teraz byśmy tutaj przeszli do dwóch NPC-ów, którzy tutaj się znajdują. Ogólnie, jak wiadomo, przy robieniu SP7 i SP8 potrzebujemy takie pewne przedmioty. Tutaj jak wiadomo, jaki nogi, prawda, żaby, prawda, czerwone dusze. Są to przedmioty, które ciężko jest tutaj oczywiście zdobyć, ale tutaj spośród tych wszystkich rzeczy jest taka jedna rzecz, która jest tragicznie kłopotliwa. Tak to mogę nazwać. Dokładnie to się nazywa Wish Crystal, czyli tak zwany kryształ życzeń. Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi nie wie, w jaki sposób ogólnie to się zdobywa, ponieważ przeważnie większość ludzi wie tylko o dwóch mobkach, którzy są oczywiście w lesie, i tych mobów jest tylko 8 sztuk, ale są pozwalane na takiej długości, że no kurczę, no ciężko byłoby zbijać dla takiego, oczywiście dla osoby na wyższym poziomie to w ogóle nie leci, a na osoby na niższym poziomie jest to mega wyzwanie, bo jednak jest tam sporo mobów i ciężko też się te moby zbija. I tutaj jak też był taki błąd, że nawet walało oczywiście z tej mapy, bo tylko tutaj z tych mobów tutaj dopiło, pokażę wam dokładnie z których. A ja wam pokażę wam ludziska mapę, właśnie mówiłem o tych, tutaj o tych stworach Maple Soul'e. I tutaj był jeszcze jeden taki stwór, taki podobny, tylko że inaczej się nazywał, tam gdzieś dalej był, ale to jest nieistotne, lecimy dalej. I po co do tych właśnie kryształów życzeń, one... Jest tutaj takie jedno miejsce, gdzie to robi naprawdę przepięknie, bo tam są moby, z których tylko dodają te kryształy, i również tam te pozostałe rzeczy, które są nieistotne, jednak one są w większej ilości, za nie się zdobywa jednak mniej tych pieniążków, jeżeli chodzi o to, ale taka jedna sztuka Wish Krystalu kosztuje około 1 milion 100, więc jedna sztuka to jest milion do przodu. O, tutaj ktoś pisze. Hejka. No i tutaj właśnie wam pokazuję, w jaki sposób można dojść tutaj do lepszej mapki, jeżeli chodzi tutaj o expienie. I tutaj jakie expienie, kurczę, właśnie odrobienie. Tutaj sobie przelatujemy i jeszcze tutaj, halo halo, chcę wejść do środka i pojawiamy się tutaj w Celi Lusza. Nie jestem zarządcą. Tak, i tutaj właśnie mamy taki piękny kwiatek i wchodzimy do środka. Tutaj zawsze ciężko jest jakoś wejść. I mamy tutaj o, jak widzieliśmy, tutaj przed chwilą był. Ktoś tutaj chyba przed chwilą sobie dopił. I tutaj oczywiście na czym to polega? Podchodzimy, zbijamy. Jak możemy tutaj coś nawet nam dropi. No a tutaj piórka ludzi z kalocą. Jak sami możecie zobaczyć, podkowy jaka lecą, też tutaj nogi lecą. Co jest bardzo przydatne, ale oczywiście z tego wszystkiego najistotniejsze są wishy. No na moim poziomie jednak to nie będzie leciało zbyt często, ale na takim poziomie 70, 60 przeważnie na zbicie takiej jednej mapki zdobywamy przeważnie tak średnio 2 wishy. Oj, nawet tutaj jeszcze giliony dopią, więc ludzie, jeżeli chodzi o to, tutaj nawet można zabrać miliony. Naprawdę można zabrać naprawdę grube pieniądze, nie ma co ukrywać. I co ciekawe, mamy tutaj 4 mapy. 4 mapy Celi Lusza. 1, 2, 3, 4. Co oznacza, że na każdej mapie będą dopiły te przedmioty, więc nie ma czym się tutaj zupełnie przejmować, jeżeli chodzi o to. I najbardziej... O, właśnie poleciał tutaj 1 milion, a nie, tak niepotrzebny, tutaj to sobie zostawię. I tak właśnie robimy 4 mapeczki. Najpierw sobie na pierwszej mapie punkt powrotny. I tak po prostu sobie latamy, latamy, latamy w kółko. I zarabiamy naprawdę bardzo mnóstwo pieniędzy, więc ludziska w taki sposób by się prezentował zrobek na tak zwanych wish krystalach. Więc ogólnie się pan ludziska, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, pięknym oczywiście prostokąciku, no i oczywiście monoteczki. Z mojej strony to będzie wszystko. Strzała!